Szanowni Państwo, nazywam się Ewelina Serkies-Minut, jestem lekarzem okulistą i mam przyjemność dzisiaj reprezentować Katedrę i Klinikę Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przedstawię Państwu wyniki naszej pracy transplantacyjnej za rok 2019. 23 ośrodki przeszczepiające tkanki oka w naszym kraju w ubiegłym roku wykonały około 1200 zabiegów przeszczepienia rogówki oddawcy zmarłego. Nadal liczba pacjentów oczekujących na ten zabieg jest bardzo wysoka. Pod koniec ubiegłego roku na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie widniała liczba ponad 3200 chorych. W naszym ośrodku gdańskim w ubiegłym roku wykonaliśmy 72 przeszczepienia rogówek oddawców zmarłych. Utrzymujemy w ostatnich latach wysoką liczbę tych zabiegów. Nadal zdecydowaną większość tych zabiegów stanowią przeszczepy wykonywane na gorąco ze wskazań pilnych. Są to przede wszystkim pacjenci z dokonanym pęknięciem rogówki, a więc z perforacją, jak również pacjenci z ostrym stanem zapalnym rogówki, czyli z owrzodzeniami, które nie ulegają poprawie po leczeniu zachowawczym i wymagają leczenia operacyjnego. Są to pacjenci wysokiego ryzyka odrzutu immunologicznego, choroby przeszczepu, pacjenci, którzy są pod naszą stałą, ścisłą opieką w przyklinicznej poradni rogówkowej. Ze względu na ograniczony dostęp do materiału przeszczepowego, zabiegów w trybie planowym wykonujemy mniej. W 2017 roku, dzięki temu, że wznowiliśmy pobrania w naszej klinice płatków rogówkowo-twardówkowych oddawców, mogliśmy wykonać większą liczbę przeszczepów w trybie planowych. Wykonaliśmy te zabiegi u 30 pacjentów. Głównym wskazaniem była keratopatia pęcherzowa. Prawie 30% pacjentów miało wykonany zabieg jako retransplantacja. Pozostałe wskazania to blizny rogówki, stożki rogówki. Poddaliśmy analizie wyniki naszej pracy. Po 2 latach zaobserwowaliśmy poprawę ostrości widzenia u prawie 70% naszych pacjentów, co uważamy za dobry wynik, szczególnie iż w tej całej grupie prawie 30% miało wykonany zabieg jako retransplantacja. 4 naszych pacjentów w tym okresie 2-letnim wymagało ponownego przeszczepienia rogówki, natomiast 3 miało wykonany zabieg przeciwjaskrowy. W ubiegłym roku wykonaliśmy również dość szczególny zabieg, zabieg autoprzeszczepienia rogówki. Jest to tak naprawdę 73. zabieg wykonany, transplantacyjny wykonany w naszej klinice, natomiast nie jest on raportowany do Krajowego Rejestru Przeszczepień. Zabieg ten jest dedykowany bardzo wybranej grupie chorych. Nie obciąża ryzykiem pacjenta, ryzykiem odrzutu immunologicznego tkanki, więc nie wymaga leczenia immunosupresyjnego, jak również jest korzystny w przypadku ograniczonego dostępu do materiału przeszczepowego, z którym na co dzień się borykamy. U naszej pacjentki w ubiegłym roku przeszczepiliśmy płatek przeziernej rogówki z oka ślepego z powodu dokonanej jaskry do oka widzącego, które miało uszkodzoną nieprzezierną rogówkę. Natomiast chorą nieprzezierną rogówkę wszczepiliśmy do oka ślepego. Mamy tą pacjentkę pod naszą stałą opieką w naszej poradni. Prawie już po roku, po 10 miesiącach obserwacji uzyskaliśmy u tej pacjentki ostrość wzroku 0,2, czyli około 20%. Przed zabiegiem pacjentka jedynie była w stanie liczyć palce przed okiem, więc była to praktyczna ślepota. Wynik nas tutaj zadowala, szczególnie iż ta pacjentka ma współistniejącą zaawansowaną jaskrę również w drugim widzącym oku. Aktualnie w naszym ośrodku gdańskim na przeszczepienie rogówki w trybie pilnym oczekuje 8 pacjentów, natomiast w trybie planowym jest to grupa ponad 300 chorych.
Ogromną nadzieję wiążemy z nowo powstałym, doskonale już wyposażonym i przygotowanym do pracy bankiem tkanek oka, który został stworzony w naszym gdańskim ośrodku. Jedynie ostatnia sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam na rozpoczęcie pracy tej pracowni. Mamy nadzieję, iż uruchomienie tego banku pozwoli nam na zwiększenie liczby wykonywanych przeszczepień, jak również na poszerzenie spektrum naszych zabiegów o przeszczepy warstwowe rogówki. Do tej pory współpracujemy z Bankiem Tkanek Oka w Warszawie. To tam przekazujemy pobrane przez lekarzy naszej kliniki płatki rogówkowo-twardówkowe od dawców. Zostają one tam przekazane, podlegają ścisłej ocenie, następnie są przekazywane do naszego ośrodka, jak również do innych ośrodków przeszczepiających w naszym kraju. Zgodnie z zasadami alokacji obowiązującymi w Polsce możemy dzięki temu wykonywać również przeszczepy planowe. A warto podsumować, jak ostatnia sytuacja epidemiczna w naszym kraju, jaki miała wpływ na naszą aktualną pracę. Na początku bieżącego roku, w pierwszych niecałych 3 miesiącach do połowy marca, wykonaliśmy 26 przeszczepień rogówki. Porównując to do lat ubiegłych, była to bardzo wysoka liczba. Natomiast w kolejnych 3 miesiącach wykonywaliśmy te zabiegi, natomiast liczba tych zabiegów ograniczyła się prawie o połowę. Główną przyczyną tego był ograniczony dostęp do materiału przeszczepowego. Ale już teraz pomału ponownie wracamy, zauważamy powrót do normalności w naszych zabiegach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.